dobry, dzień dobry! Witam was w kolejnym odcinku. To nie jest żadne prima aprilis, bo mamy dzisiaj już 2 kwietnia. Tak, właśnie 2 kwietnia. To nie jest jakiś zaległy odcinek. Planowaliśmy zabiegi fungicydowe. Były w planach nawożenia pszenicy i pszenżyta. A dzisiaj rano spotkała nas taka niespodzianka. I to nie jest jakieś przyprószenie śniegiem, tylko zaraz zobaczymy, ile tak naprawdę spadło dzisiaj tego śniegu. I Trzypek już ponownie został uzbrojony w przedni tuz. I zamiast rozsiewać nawozy lub robić jakieś wstępne opryski, to będziemy właśnie dzisiaj odśnieżać. Zapraszam was na kolejny odcinek. No i mamy już Trzypeka tuz założony. Zamiast podczepiać rozsiewacz, to tuz założyliśmy. Aura jest po prostu niezła, zobaczcie. No śnieg mokry, to wiadomo, że to się rozpuszcza. O, na przykład zobaczcie, jakie fajne ekscesy w Insignii, opony zmienione tydzień temu na letnie, fajnie, nie? Szkoda, że tyle śniegu spadło. No i co? Trzypek gotowy, puk podczepiamy. A teraz robimy test, ile tego mamy. Proszę państwa, jak widzicie, równiutko 10 cm, nawet i pod 11. Także możemy śmiało podczepiać puk. Dobrze, że puk jeszcze nie został schowany. No i co? I bierzemy się i odświeżamy. Łańcuchów już nie zakładamy, bo śnieg jest mokry. No nie sądziłem, że 2 kwietnia będziemy zajmować się takimi rzeczami. No widzicie, co się z tujkami dzieje. Masakra po prostu. Jest to strasznie mokry śnieg. No i powiem wam, że 10 cm niby niedużo. O, a tam widzę nawet, jak sosnę wyłamało. Po prostu drzewa nie wytrzymują tego, co się dzieje. Bo jest tak naprawdę 0, 1 na minusie, 1 na plusie, tak się waha. Widzicie, sosna nie wytrzymała tego. A więc co? No nic, podczepiamy Trzypeka i ogień na tłoki i odśnieżamy. Tak oto mamy dzisiaj 2 kwietnia pogodę na Lubelszczyźnie. Dajcie znać, co u was się dzieje. Czy to w całej Polsce mamy taki atak zimy? Czy tylko u mnie na Lubelszczyźnie? Jest masakra po prostu. Lecimy z tematem. Odświeżanie odświeżaniem, ale mamy Wielkanoc za pasem, a nie Boże Narodzenie. Więc idziemy do wędzarni sprawdzić, co tam się dzieje. Bo na pewno to się dzieje. Proszę, operator tu wejdzie za nami, będzie łapał, żeby było jak najlepsze światło.
Nie wiem, czy będziecie widzieć. Widać coś, nawet ładnie. Jakby to było Boże Narodzenie, to klimat sam raz, a na Wielkanoc to tak średnio to wygląda. Ale najważniejsze, że kiełbasa ładna jest. I to jest to. Dobra.
odśnieżał, co teraz. Przecież takiego kopca to... Mojej wysokości jest tak naprawdę ta prysła. No i jak widzicie, śnieg mokry, bardzo mokry. Także cóż, to mamy za sobą odśnieżanie. Mam nadzieję, że to już koniec tych anomalii, bo wiecie, że teraz powinniśmy już innymi rzeczami się zająć niż odśnieżaniem. No ale cóż, sami widzicie, podwórko mamy osuszone. Operator pokaże może, jak trawka jeszcze zielona rośnie na podwórku. Odsłonięta, masakra po prostu. Także co? Subskrybujcie kanał, chyba to już ostatnie odświeżanie w tym sezonie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tym razem już mam nadzieję, że z prac polowych. Do zobaczenia. Cześć!